Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War i aktualnie idę zniszczyć Isengard. Ja wczoraj sobie idu w armię Rohanu, no, temu wypowiem bitwę, ci wyjdą i będę miał okazję ich zmasakrować. I'm gonna stick you. Zanim to narobi nam problem. Dobra, w takim razie kończymy turę moi drodzy. A, widzę, że ty wróciłeś się tutaj i co zrobi Isengard? Już widzę, że już cofnął tą dużą armię, niestety. Koda. Cofnął ją do walki z tym badziewiem. Nie wiem, ufortyfikował Foldburg. Dobra. Tylko nie podejdź w kierunku Isengardu, proszę cię, nie podejdź, bo ja sobie z tym nie poradzę. A mam plan, jak zdobyć to cholerstwo w jedną turę. Nie chowaj się! Dobra, może być. Nie mówcie, że od drugiej strony Pfen Mordor. Nie kpijcie sobie. Coś mi tu czarnego zamajaczyła? Nie, to tylko orkowy dyplomata. Jest inny dyplomatołek. Elves! Like the wind! Elves, we must give up the road! Scatter them! Town Watch w Mertrach, bardzo dobrze. Mam tutaj możliwości werbunkowe i to jest w zasadzie tyle, co chciałem tutaj zbudować. Eftar bardziej się buduje, informacje dyplomatyczne, relacje z Eriadorem polepszone, bardzo z tego powodu cieszę. Tutaj po prostu werbowanie jeszcze jednego oddziału tych. Tutaj zaczekamy sobie na ten oddział, mój generał, generalissimo sobie na razie ładnie idzie, tu jest, jedzie, a za trzy tury dojedzie tam, gdzie ma dojechać. I czy wy nie wypuściliście samego lidera frakcji tak samotnie? Oj, jak mi przykro. Łucznicy i lider frakcji. Będzie mi bardzo przykro go zabić. Leave now or die. Ojej, jak mi będzie przykro go utłuc. Nawet sami nie wiecie, jaka to będzie dla mnie. Our foes appear to be gaining the upper hand in this battle. Await my orders. The enemy have brought up more men. Gdzie jest wróg? To jest pierwsze pytanie. Tu są, dobra. Farfa. Albo nie, tutaj chyba przywódca frakcji ich. Tu wchodzi na mapę, więc farwa w to. Przyspieszamy. Ja przede wszystkim chcę mu zabić tę frakcję. To jest mój cel w tej bitwie. The enemy are badly bloodied. Cofać. They have lost half their men. Parwować. Cofać. Parwować znowu. I dobić. The enemy general lies dead. Let the crows have his miserable bones and let our swords have his men. Dobra, przywódca frakcji nie żyje. C
farwa włóczników wroga. Cofamy. Farwa kolejna. Our men have slain the enemy general. Without him, our army is tiring. Only for the moment, the fortune of battle. Dobić. Jakby to powiedzieć, dziękuję, do widzenia. The enemy are utterly vanquished. This is a great victory. No cóż. Łatwo poszło. Widzę, że ich generałowie są mniej odporni na farwy niż na przykład generałowie Isengardu. Strać. Our land will be safe once more. Stay in the trees. Stay sharp. A Great Caviar Commander, czyli wielki dowódca kawalerii. Elves. Nieźle, nieźle. Niezła cecha. Sire. A rzekłbym, że wręcz bardzo dobra. Mam 3000. Na co je wydać? Zainwestować w drogi w okolicach Mitholdu? 2500 tej sumy? Nie jest to złym pomysłem. Właśnie przywódca frakcji orków z gór mglistych umarł. Tobie. Widzę, że ten goni tutaj tę armię. Tutaj ze spawnu. Pytanie moje brzmi. Co zrobi Isengard? Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby... Okej. Czy oni nigdy się nie nauczą? Czy te gobliny naprawdę nigdy się nie nauczą kultury osobistej, ogłady i tak dalej? Come, my brothers! Have a taste of my blade! No tutaj oblega Rohan i Rohirrimu ogólnie. Jeden oddział Eorning Axemen tutaj, w tym miejscu. I'm gonna stick you. Uruk Rivers. Uruk Harry Riders. No bo dobra, dobra, pozwólmy im na to, pozwólmy im na to. Approaching quietly. Elves! Over here, elves! Paradoksalnie możemy im na to pozwolić. Wiecie oczywiście, co mam na myśli, we po zdobyciu Isengardu, w którym siedzi sam Saruman aktualnie w tej chwili. Powiem po wyrwnięciu tego. Jeżeli Isengard to zdobędzie w następnej turze, to stanie się buntownicze. Bo... Patrzcie. O co mi chodzi? Bo ten dowódca tutaj to nie jest dziedzic frakcji. W zasadzie zabijamy Sarumana i po Isengardzie. I Isengardu nie ma i to robi się buntownicze. O to mi chodzi, ponieważ miałbym jeszcze okazję wyrwać Rohanowi Ginnard, który został przekształcony w miasteczko. To w taki sposób bardzo ująłbym to, jakby to powiedzieć, sprytny. Miałbym szansę mu wyfarpnąć Ginnard z gardła. Fakt. Tutaj widzę, że wszędzie są farmy. Wydałaby mi się tutaj też jakaś infrastruktura wojskowa. Czy ta infrastruktura wojskowa ma sens? Nie ma sensu.
ta infrastruktura wojskowa ma sens, Tef infrastruktura wojskowa nie ma sensu ze względu na brak kultury. A Vander Towers jest infrastruktura wojskowa, ale kultury jak nie było, tak nie ma i nie będzie. Ta infrastruktura wojskowa ma sens, ale zerowy. Dziękuję bardzo. Tum, 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 tum. Sire! Następna tura zapowiada się ciekawie. Tutaj myślę, że mogę sobie zainwestować w market. Tutaj, co bym w Dunlarach zainwestował? W Dunlarach bym zainwestował w farmy. A w Argond... A, nie, 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 nie. Rozbudujemy infrastrukturę wojskową w Argond, moi drodzy. Farmy będą musiały poczekać. Ja tutaj mam kulturę odpowiednią, więc opłaca mi się rozbudować infrastrukturę wojskową. Dobra, kończmy turę i następna tura będzie ciekawa. Nie? Nie, 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 kończmy turę. I'm gonna stick you! Remain wary, elves. Be wary. Co tu masz? Meet them with elven blade. Jeden oddział jeźdźców wargów. Myślę, że to jest do zrobienia, moi drodzy. No, nie quit game, tylko zapisz grę. To jest do zrobienia. To będzie może nieco trudniejsze niż standardowo, ale do zrobienia jak na moje. Cleanse these lands!